Olu, opowiedz nam o filmie 1800 gramów. Co takiego Cię skłoniło do przyjęcia tej propozycji? No przede wszystkim temat, który ten film porusza, czyli adopcję małych, malutkich dzieci. Wszystko to powstało na kanwie, jak już pewnie wiecie, ale to jest ważne i to też, cała ta historia powstawania tego filmu była dla mnie ważna. To znaczy to, że Madziaruszka tak bardzo się udziela w ośrodku preadopcyjnym w Otwocku. Właśnie w przyszłym tygodniu mam okazję z nią tam pojechać, więc jestem bardzo szczęśliwa, że poznam to miejsce. Czyli jej zaangażowanie, wszystkich twórców filmu, cała promocja, która też dąży do tego, żeby nie tylko wypróbować dobry film, ale też do tego, żeby nagłośnić temat adopcji dzieci w Polsce, żeby pokazać, jak to wygląda, z jakimi problemami się spotykają rodziny czy osoby, które muszą oddać dzieci do adopcji, czy też z jakimi problemami się spotykają osoby, które chcą zaadoptować dzieci. Poza tym wyśmienita, wspaniała obsada najlepszych polskich aktorów, więc tutaj nie było wątpliwości, że bardzo chcę wziąć udział w tym projekcie. Właśnie, to co mi się tutaj bardzo podoba, to ten edukacyjny element, bo on rzeczywiście pokazuje rzeczy, które raczej tak w publicznej świadomości nie istnieją. No tak, to jest temat cały czas gdzieś jeszcze nieprzedyskutowany społecznie. Wydaje mi się, że ten film może być takim zalążkiem do tego, że zaczniemy rozmawiać, oswajać się z tym tematem, dowiemy się, na czym to polega, gdzie są trudności, gdzie są plusy i minusy adoptowania malutkiego dziecka. A jak myślisz, czemu polskie kino do tej pory w ogóle ignorowało temat adopcji? Bo to też jest temat, który jest tematem tabu. Można chyba zaryzykować takie stwierdzenie, bo o tym się praktycznie nie mówi tak na co dzień. No tak, faktycznie nie mogę sobie przypomnieć żadnego filmu, który poruszałby ten temat. Nie wiem, być może nie był to czas na to. Może teraz właśnie jest taki dobry czas, żeby poruszyć no tak ważny temat adopcji. Ja osobiście znam dwie rodziny, które adoptowały dziecko i to są przeszczęśliwe rodziny, wszystko tam się dobrze poukładało. Więc no sama jestem ciekawa, bo filmu jeszcze nie widziałam, czytałam tylko scenariusz, więc wiem, że jest wzruszające, bo wszystkie koleżanki i koledzy po emisji wstępnej, którą widzieli wcześniej, powiedzieli, żeby wziąć chusteczki. Oczywiście chusteczek zapomniałam, więc... Co takiego było najtrudniejsze w Twojej roli? Bo to rzeczywiście bardzo wymagająca kreacja. Z jednej strony choroba psychiczna, ale też ogromny dramat matki. No tak, przede wszystkim to, że nie grałam jeszcze takiej roli osoby, która jest chora psychicznie i w związku z tym musi oddać swoje dzieciątko do adopcji i bardzo to przeżywa, ale z drugiej strony nie ma wyjścia, więc myślę, że taką miałam najtragiczniejszą postać w tej historii. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie 1800 gramów? Myślę, że dużych emocji, wzruszeń. Myślę, że to jest taki dobry czas też na ten film przed świętami. Kiedy będziemy zasiadać do stołu i będzie tam wolne miejsce, może sobie pomyślimy o jakimś takim małym dzieciątku, które mogłyby też również tam zasiadać, więc tego właśnie.